I witam wszystkich w wykończyku, zagrajmy w Wiedźmin 3 Dziki Zgon. No i cóż, ostatnio no pokonaliśmy tego ducha. Kurczę, co by tutaj zrobić? Może przeczekamy jakiś jeden dzień, jedną noc? 24 godziny z powrotem? Zobaczmy. Może coś to da? Może się zrespi z powrotem czy coś? No przecież miał wrócić, nie? To jeszcze? O 4 rano będzie gościu. Następny. Chcesz wygrać z duchem areny? No, jest z powrotem. Przyszedłeś zmierzyć się z duchem areny? Chwytaj za broń. No chwytam, chwytam. Tylko... A jakbyśmy teraz przegrali? Co, zabije nas? Pokonałem cię. Na to wygląda. Gratulacje. Ale jak to? Przecież miałem tu przegrywać aż po kres czasów. Co to? Słyszę jakby śmiechy? I wrzawę? Stukot pucharów? I ten głos! Wzywają mnie na ucztę bohaterów! O, udało się. Ty! Dałeś mi wygrać! Wyzwoliłeś mnie! Dziękuję! Niech bogowie będą z tobą! Bywaj, duchu areny. Wystarczyło po prostu dostać pierdol. I tyle, nic, wracamy do wojowników. No i co teraz? Witaj. Duch nie będzie wam więcej przeszkadzał. Prawdopodobnie pije teraz miód z przodkami. Ha! Wiedziałem, że dasz radę. No Gunnar, moja wygrana. Masz. Założyliście się? Jakbyś tu był. Ja wiedziałem, że podołasz. Gunnar mówił, że mowy nie ma. Dlatego teraz taki skwaszony. Często widuję tę minę, gdy przychodzi do zapłaty. Bez obaw, tu ludzie są honorowi. To dla ciebie. I pamiętaj, że procent czeka, jak arena będzie otwarta. Będę pamiętał. Bywajcie. No dobra, no fajnie, no... Już się udało. Aha, teraz mogę sobie tutaj walczyć z nimi, no dobra. Zapiszę sobie grę. Witaj. Mutant, co? No nie krzyw się, to dobrze dla ciebie. Zwykły człowiek ma marne szanse w starciu z mistrzem ponad mistrzem. A ty przyszedłeś wyzwać go do walki, prawda? No prawda. Czy jest coś, co powinienem wiedzieć o moim przeciwniku? Poprzednio musiałem walczyć z niedźwiedziem. Idź z nim. Zaprowadzi cię, gdzie trzeba. Oto mistrz mistrzów. Kobita. Kobieta to będzie. No gdzie? Skalny troll. Raczej dojrzały osobnik. Ja pierdyka, oni mają tutaj naprawdę chore jazdy. Walka na pięści. Na pięści. No, oczywiście zapewniamy godny pochówek. Zgodny z wyznaniem kandydata. Nikt nie ma problemu z tym, że aktualny mistrz jest trolem? A czemu ktoś miałby mieć problem? To bardzo honorowy troll. Przyszedł i powiedział, że chce walczyć. Wcześniejszym mistrzem był Zama, zwany Upiaszczony. Przydomek zdobył zanim troll pił go w ziemi. Upiaszczony. A ten troll ma jakieś imię? Nie zdradzi imienia, dopóki nie zostanie pokonany. To błędny troll. Błędny troll. Jeżeli nie przeżyje walki, to niewiele powie. Pewnie nie wyobraża sobie, że mógłby przegrać. A może po prostu myśli jak troll. Logika nie jest jego mocną stroną. Chcę się zmierzyć z mistrzem mistrzów.
Jak się nazywasz? Geralt z Rivii. Jestem gotowy do walki. Geralcie z Rivii, zaczynamy. Nasz dzieciak wstał. Chcę zobaczyć. Dzień dobry. Chcę walczyć z trolem. No cóż, my wygramy tak jak zawsze. A kurde. Opa, jeden z tej i pierdol, i tutaj. Opa, pięknie, nie? O ty kurde. Ja cię tutaj będę okładał, wiesz co, pięści. A zdechniesz, mordo. Z trolem o tyle jest fajnie, że jest ten. O ty kurde. Kurde. O fucking. Słaby nie jest. Trzeba przyznać. Dziwię się, żeś po czymś takim ustał na nogach. Nie, no sorry, jeszcze raz. Tu jest punkt kontrolny, no to bierzem go. Musimy wygrać walkę, czyli tak, muszę tak kilka razy z silnych ataków odskoczyć, potem znowu podejść, silne ataki, odskoczyć. I tyle, nie? Zaraz zobaczymy, jak coś się uda zrobić. Później uda mi się do Nowigradu, wszystkie misje sobie zgarniemy, może jeszcze pójdzie na tą wyspę to taką dziwną, gdzie był ten niedźwiedź, to weźmiemy tego quest na tą wieżę, bo ta wieża też musi być zrobiona. I takie tam różne. Opa. Opa, i do tyłu. I w plecy. I je. Fucking. Stajesz w plecy? O fucking. Jest, udało się. Elo, tak się robi tą grę. Udało się. Geralcie z Rivii, w uczciwej walce pokonałeś mistrza mistrzów. I zdobyłeś prawo do używania tego tytułu. Jeszcze dzisiaj roześlę wieści na cztery strony świata. Wraz z tytułem zdobywasz związaną z nim nagrodę. No ciekawe jaką. Jaki uśmiechnięty, zadowolony. Complete all fist fighting quest in Valens Kaligand. Nie wiem jak ty się nazywasz, ale spoko. Jakieś fajne mieczyki? Nie, wszystko słabe. Wszystko do rozebrania. Dobra, no fajnie, no udało się, no mamy tutaj. No dobra, no cóż, udamy się jeszcze, słuchajcie.
Na tamtą wyspę. Bo na tej wyspie jeszcze tu widzę, że nie byliśmy. I tu na pewno coś ciekawego będzie. Patrzcie, wiedźmy! Wiedźmi idzie! O co chodzi? Sprawę mamy do ciebie, ale nie ma co stać na deszczu. Chodźmy do mnie, tam pogadamy. No ciekawe, co oni nam tutaj fajnego dadzą. No więc w czym rzecz? Widziałeś ten pagórek za wioską? Od wieków nigdy nic na nim nie było. Aż budzimy się pewnego dnia, a tam wieża stoi. No i od razu zaczęło prać piorunami, jakby sam Naglfar przypłynął. Do tej pory nie przestaje. No ciekawe. Trzeba coś zrobić z tym sztormem, bo przy takich falach ani na połów, ani w bój wypłynąć. Próbowaliście tam wejść? Czy próbowaliśmy? Tego ranka, co się wieża pojawiła, od razu poszliśmy prawie całą wioską. Żeby przywitać właściciela, jeśli w pokoju przybywa, albo go przepędzić, jeśli ma złe zamiary. Pukamy, stukamy, ale nikt nie odpowiada. No to żeśmy drzwi otworzyli i nagle wszystkim kolana zmiękły. Czemu? Bo tam za drzwiami się pokazało coś jakby tafla wody, tylko pionowa. W życiu czegoś takiego nie widziałem. Druid powiedział, że te drzwi są magiczne, a potem wziął 5 śmiałków i weszli. Ale do tej pory nie wrócili. No dobrze, sprawdzę tę wieżę. Jak tam będziesz w środku, rozejrzyj się za ludźmi z naszej wioski. To było 6 dobrych chłopów. Szkoda ich stracić. Masz moje słowo. Niech cię Hemdal prowadzi. Wieża znikąd. No dobra, słuchajcie, ale na razie tej wieży znikąd to ja nie chcę robić. Pójdziemy szybką podróż. Idziemy do Nowigradu. Dawno tu nie byliśmy. I do bramy Oksenfurckiej. O nie, o teraz będzie opowiadał różne pierdoły. Trochę mnie wkurzałem czasami te loadingi, ale no cóż. I dobrze zrobił, bo wiedziałem, co stało się z Cili. Niestety, dziewczyny nie było już w mieście. Ścigana przez grupę zbirów, a potem osaczona przez Straż Świątynną, musiała się teleportować. Gdzie trafiłem, tego wówczas nie wiedziałem. No, ja też nie wiem, gdzie ty trafiłeś, Jaskier. Ja teraz potrzebuję questy oddać. Bez śladu różnym. O, czarna perła, number one. Daleko to będzie? Widzę, że daleko, bo tutaj to ja nie chcę. Po nitce do kłębka, to bardzo chętnie. Blisko to miało być bliżej. Więc idziemy, słuchajcie. Tutaj palą zwłoki cały czas. Tak samo, no nic się tutaj... Nic, niczym się to tutaj widzę nie różni. Jak było w Nowigradzie, tak... Nie pamiętaj, na okrawki nigdy nie wybieraj się sam, zawsze z partnerem. No właśnie, bo to jest straszna ulica. Dzielnica nawet nie ulica. Dzień dobry, Lambert. Kuja się dowiedziałem, sorry. Co tak? Dowler prawdopodobnie mieszka w Nowigradzie i nie zerwał znajomości z Hammondem. Łączą ich interesy. Po cichu pośredniczył w handlu żywym towarem. Jest właścicielem statku Perła Wybrzeża, który kursuje na Skellige. Dzisiaj nazywa się Roland Treuger. Oficjalnie jest szanowanym nowigradzkim kupcem i filantropem. Ło, no nieźle. Mieszka w rezydencji w Złotym Mieście. A co z Selize? Nie było przy mnie nikogo, kto mógłby się za nią ustawić. W takim razie chodźmy odwiedzić Taulera. Czyli wszystkich po prostu wykończyliśmy. Tak miało być. Mam plan, jak dostać się do środka. Jeśli plan nie uwzględnia strażników, to pewnie będziesz chciał go zrewidować. Spokojnie, dopóki sami nie zaczną.
Jesteście oczekiwani. Zapraszam. Wow. Co to za dzieciak? O, siema. Tauler. Czujcie się jak u siebie w domu. Wiedźmin. Zgadza się. Pozwólcie, że przedstawię wam moją żonę Letycję oraz dwójkę moich szkrabów. Co? Wiecie, kim jestem. Ja słyszałem o was. Zadawaliście ostatnio dużo pytań na mój temat, a to zawsze zwraca uwagę. Z jakiej szkoły pochodzisz? Ze szkoły Kota. Obawiam się, że nie zostało nas wiele. Zrozumiałbym, gdyby Wiedźmin został najemnym zabójcą, ale kupcem? A czemu nie? Każdy z nas chciał kiedyś zmienić swoje życie. Ja nie poprzestałem na marzeniach. Ponoć żaden Wiedźmin nie umarł jeszcze w łóżku. Ja będę pierwszy. To się jeszcze okaże. No właśnie, Wiedźmini są bezpłodni. Wiedźmini nie mogą mieć dzieci, ale mogą je adoptować. Ewentualnie przyjąć pod swój dach wraz z matką i uznać za swoje. No, czy nie ma potomstwa, więc wyjebane. Mój przyjaciel chciałby z tobą porozmawiać. Chłopcy, odprowadźcie Letycję i dzieci. Zostawcie nas samych. Goście chcą ze mną pomówić. Mhm. Słucham. Rozmawiaj z nim, Geralt, bo mnie trafi szlak i zajebie skurwysyna po pierwszym słowie. Twoja żona wie, kim byłeś? Nie mamy przed sobą tajemnic. Każdego dnia modli się za mnie. I wiecie co? To chyba działa. Kurwa, macie. Spokojnie, Lambert. W dniu oświadczeń wyznałem jej wszystko. Tamtego dnia zacząłem nowe życie z czystym kątem. Ta, handluje cały czas tym go. Twoja żona wie, nie mamy przekurwa. Trójka. Ładnie się tu urządziłeś. Okazuje się, że mam smykałkę do interesów. Pieniędzy starcza, by utrzymać rodzinę na wysokim poziomie. I na filantropię. Instytucja panny Marabelli nie narzeka na małe datki. Podobnie Miejski Fundusz Wdów i Sierot. Oraz wiele innych. Pamiętasz jeszcze Aidena? Wiedźmin. Zabójstwo w Elander. Dobrze opłacone, jak mniemam. Pamiętam. Jego i innych. Wszystkiego żałuję. Akurat z Aidenem było inaczej. Wbrew plotkom wcale nie mieliśmy go zabić, ale zostaliśmy do tego zmuszeni, gdy nas zaatakował. Jaka jest twoja wersja tej historii? Aiden przyjął zlecenie na odczarowanie córki Duke'a. Wziął pieniądze. Zawalił sprawę i wyjechał, gdy dziewczyna zmarła. Urzesz! Nie mieliśmy go zabić. Byliśmy windykatorami. Ponieważ nie miał pieniędzy, zażądaliśmy od niego mieczy. Odmówił. Doszło do awantury. Wien była na stanowisku snajperskim i puściły jej nerwy. Trafiła Aidena w oko. Potem zaczęła opowiadać własną wersję tej historii, żeby zatuszować blamasz. Wystarczy już tych opowieści. I co teraz? Może się zmieniłeś, może nie. Dla mnie i dla Lamberta to bez znaczenia. Zabiłeś Aidena i chuj z tego, że masz teraz nowe życie. Nie wierzę w drugą szansę. Jak chcesz, Lambert. To twoja sprawa i twoja zemsta. Długo czekałem na ten moment. A ja nie mam zamiaru dać się zabić. Dzięki.
wywiad. Proszę. Chcesz jeszcze o tym gadać? Nie chcę. Do zobaczenia. Za jakiś czas. Bywaj. Możemy pogadać? O co chodzi? Nic się nie zmieniłeś. Czyżbym słyszał zawód? Nie, zdziwienie. Ludzie zwykle z wiekiem łagodnieją, a tobie się tylko pogarsza. Mamusia zawsze mówiła, że jestem wyjątkowy. Przechodzą mi do głowy inne określenia, ale wyjątkowy też pasuje. Na razie. Trzymaj się. No dobra, no fajnie. No tutaj widzę wszystko to, co chcieliśmy. To mamy, to sobie zbieramy. Bomba, dwimer, towa, kertecze, taki tam różne. Handy hoki. Tu se wyjdziemy, elo, elo. Fajnie, udało się. Teraz zrobimy jeszcze misję na sam koniec. Czarna perła. No to coś czuję, że to będzie niedaleko. No. Dobra. Bez pracy nie ma karteczy, tak? No nic. Dobra, weźmy tutaj hajs od naszego fajnego gościa. Jeszcze palą ludzi, non stop ich palą, no ile można. No ale nas ponie, gdzie on jest? Wisiotrze, tak? Wisiotrze, on czeka, tak jak zwykle, tradycyjnie. Zapominajcie, moi drodzy, datek na kościół to jest najważniejsze. Sratek na kościół, ja wam dam datek. Geralt, wiedźmin i poławiacz pereł, proszę. Twoje pieniądze, zasłużyłeś na nie. Bez ciebie nie dałbym rady. Warto było? Myślę, że tak. Leccie jest chyba miło. Ja myślę, że jej miło. Inaczej byłaby z niej niezła niewdzięcznica. To trochę bardziej skomplikowane. Widzisz, Letta jest chora. Coś z głową. Zaczęło się od kłopotów z pamięcią, potem przestała poznawać ludzi, nawet mnie. A teraz już nawet nie mówi. Myślałem, że jak zobaczy te perły, coś się w niej obudzi, że się chociaż... Szkoda. Alzheimer. Często mówiliśmy o tej głupiej obietnicy. To był taki nasz żart. Tylko nasz. Od lat. Ale nie zadziałała. Przykro mi. Mnie też. Bywaj, Geralt. Szerokiej drogi. Co? Smutna historia, no nie oszukujmy się. Cóż nam jeszcze zostało? Mistrz płatnerstwa, oczywiście, Mordini. Jeszcze na szybkęsa możemy sobie to zrobić. Nowigradzkie korony, dyszka. Dyszka aż miło. Burdeloza tutaj. O, kogo teraz stać na Wiedźmina, tak? To już jakoś nikt się na nas krzywo teraz nie patrzy. No nagle jesteśmy teraz bohaterami. Tyle misji zrobiliśmy, tyle w tym świecie, no naprawdę, no... zaistnieliśmy, więc naprawdę fajnie to mi się tam podoba. Tutaj jakiś murzyn. Dziwne, że murzynów tutaj nie ma, prawda? Prawda, nie ma tych murzynów tutaj w Wiedźminie. Z jednej strony może dobrze. Jak to będzie taka bardziej polska gra. Polska dla Polaków. Idziemy do krwawego barona. Albo tego, co z niego pozostało. Dawajcie. Jedziemy. Ludzie sobie żyją tak jak dawniej. Ci pijący, co to mieli pić. Na szczęście nikt tutaj nie poumierał.
Więc jest ponio. Tu damy te fajne narządka. Temu krasnoludowi. Czym mogę służyć? Jakiś czas temu byłem na Undwi i znalazłem to. Niech mnie kuna trąca. Wyglądają jak prawdziwe. Bo są prawdziwe. Spójrz na ornamenty. To autentyki. Jak ci się udało je zdobyć? Łatwo nie było. Dlatego liczę, że się odwdzięczycie, dając mi zniżkę na pancerz, który dla mnie zrobicie. Harmoneb Grenekan, generał lejtnant 2. Armii Konnej. Witamy w naszych skromnych progach. To zaszczyt gościć taką osobistość. Słyszałem, że pan generał jest znawcą i kolekcjonerem wytworów sztuki płatnerskiej. Zgadza się. A o tobie mówią, że jesteś mistrzem. Och, zbytek łaski, naprawdę. Potrzebuję ciężkiej zbroi, odpornej na pociski przebijające. Pociski przebijające? Znaczy się bełty. Będzie ciężko, trzeba by użyć specjalnego stopu, utwardzić. Z nowymi narzędziami damy sobie radę. Pal w piecu, ja przygotuję resztę. Na wiele pozwalasz podwładnym. Rozumie pan, generale. Ciężko dziś o dobrego pomocnika. Zapraszam na zewnątrz, omówimy szczegóły, kwestie finansowe. Zawsze to samo. Mam już tego dość. Czego masz dość? Tego, że wszyscy traktują mnie jak popychadło. A prawda jest taka, że te zbroje dla Nilfgaardczyka, któremu Fergus tak fachowo wchodzi w tyłek, to ja zrobię. I twój pancerz zresztą też. W takim razie czym zajmuje się Fergus? Kuje podkowy, gwoździe. Reszty nie daje mu tykać, bo nawet proste czopowanie potrafi zepsuć. Ale jak przychodzi co do czego, to on spija śmietankę. Jego nazywają mistrzem. Bo kto by uwierzył, że ludzka kobieta może być dobrym płatnerzem? Ale krasnolud kowal to co innego. On jest tylko od handlu. Skoro tak to wygląda, to czemu się nie postawisz? Właśnie zamierzam. Niech sam sobie robi zbroję dla Nilfgaardczyka, a ja zrobię drugą. Potem zobaczymy, która jest lepsza. Potrzebuję tylko jednej rzeczy, której sama nie zdobędę. Może mógłbyś mi pomóc? Zależy, o co chodzi. Żeby dobrze wykończyć zbroję, muszę ją zahartować. Zwykle stosuje się do tego olej, ale ja chcę użyć kwasu. Kikimory i archegryfy plują kwasem. Archegryfy? Znaczy gryfy smocze? Parę dni temu byli tu ludzie barona i mówili, że widzieli takiego na północ od Wrońców. Onaś zabił kilka osób. No, pewnie jej pomożemy za chwilę. Czyli i tak będzie na niego zlecenie. Równie dobrze mogę go zabić już teraz i upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Jeśli przyniesiesz mi kwas i udowodnię, że jestem lepsza niż Fergus, będę dla ciebie pracować. Potrafię kłuć pancerze, jakich nie zdoła zrobić żaden inny zbrojmistrz. Wow, gdzie są te arcygryfy? Tutaj, dobra, ale to już w następnym odcinku. Na razie to będzie koniec tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie fanpage, którego nie mam. I do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.